jeszcze przyjdę, nagram tutaj, nagram ile ty masz tego opału. A powiedz mi w ogóle, ile tutaj jest metrów? To są sześcienne, kwadratowe? Jak to się w ogóle liczy? Sześcienne. Sześcienne? Mamy. Na akumulatorach nasz bank po zmierzchu, jakby się ktoś pytał. I teraz jeszcze idziemy zerknąć na zewnątrz. Ale z tym zatrzaskiem, słyszycie? To jest normalny zatrzask, który powoduje to, że to się... Widzicie? Nie zamyka się. O. Mega. Powiem wam, że to akurat pod tym względem. Cześć, witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Słuchajcie, stwierdziłem, że nie odmówię sobie przyjemności wyjścia i nagrania pierwszego śniegu. W związku z tym, bez dwóch zdań, nie ma co mówić, idzie zima. A jak zima, to zimno, ogrzewanie, u nas piec działa, także jest ok. Natomiast, wiecie co, ja zauważyłem, że na zimę to jest przygotowana nawet całkiem nieźle Dorota. Zobaczcie, spójrzcie, więźba stoi, także idziemy zobaczyć, co u Doroty. Zaraz przyłapiemy ją przy robocie. Cześć Dorota! Stwierdziłem, że przyjdę, nagram tutaj, nagram ile ty masz tego opału. A powiedz mi w ogóle, ile tutaj jest metrów? To są sześcienne, kwadratowe? Jak to się w ogóle liczy? Sześcienne. Sześcienne? Sześcienne. Aha, okej. Okay. Prawie 8. 8 metrów? No, coś koło 7,5, nie? Aha. A normalnie powiedz mi tak w ciągu zimy, ile schodzi takiego drewna na ogrzewanie czy coś? Jak biorą przykładowo? Zależy jaki dom, wiesz. Ale tak jak od was biorą przykładowo? Z nadleśnictwa to ile tak standardowo? 3, 4, znaczy, 5 metrów? No różnie zależy, jaki duży dom ludzie mają, jaką temperaturę, nie? Jednym starczy 3 metry na zimę do kominka, bo mają jakieś inne ogrzewanie, a inni mają po 8 i po 10 metrów na zimę. No. Także to wszystko zależy, jaki jest dom, jaka powierzchnia, kubatura grzewcza, jak to zrobione ogrzewanie, czy to jest kominek, czy to jest centralne i tak dalej, wiesz? Ale jak ty pięknie układasz. No. Super! No tak, wiesz, i to jest mniejsza przestrzeń będzie zajmować, nie? Mhm. I ładnie się wysuszy, bo to jest świeżej. Mhm. Połupanej, ładnie się wysuszy. Jak z prądem? Masz prąd? Mam. Masz? Mam. Jest okej, bo dzisiaj chyba troszkę podładowało, dzisiaj no nie? Dzisiaj podładowało, mamy 50,7 w tej chwili. Aha, no to jest okej. No to spokojnie, no to tak wiadomo tam. No na ogrzewanie to nie jest, ale na światło wystarczy. Nie, no teraz dogrzewałam sobie troszeczkę tą butlą gazową i mam 25 stopni. Aha, okej. Także okay. Do północy będzie tak około, nie wiem, 18 stopni, a później jak trochę spadnie, no to na 5-10 minut włączę i podgrzejemy. Okej, okay. Jak myślisz, bo a Rysiu w ogóle wrócił? Nie, Rysiu prawdopodobnie jutro, bo dzisiaj jeszcze będzie chemia ustawał. Także. A, okej, okay. Okej. Okay. Prawdopodobnie jutro. No mamy 1/3 dachu zakrytą. A pokażesz nam? No właśnie, jak już jestem, to chodź, pokaż, co? Dobrze. Bo ja ci powiem, że my tacy ciekawi jesteśmy, wiesz, co tutaj się u ciebie dzieje. Wiem. No, ale pięknie, no nie? Tak, także więźba jest prawie zrobiona, bo tam jeszcze jedną miętkę potrzeba, także do wieńcowego jeszcze i no i zakryli to z mierkiemi. Mówię, no 1/3 dachu jest jeszcze, nie? Okej, okej. Ona zapłytowana i możesz podejść z drugiej strony, jest folia i są już. Dobrze, idziemy. Od razu łapie i kąt łapie. Okej. Dalej. To wysoko jeszcze, nie widać. Dobrze, idziemy.
O, i widać, nie? Myślę, że tak. O, no spoko. No, troszeczkę. Pogoda goni, ale... No właśnie, no. Specjalnie mówię, nagram, bo śnieg pierwszy nam leci. Czy leci, dzisiaj jest śnieg? 18 tak. Listopada, no nie? Tak. 18 listopada, to i tak w ogóle się utrzymała ta temperatura, bo praktycznie można powiedzieć, że chyba z wczoraj na dzisiaj był pierwszy mróz taki, że tak no... Minus 8 było w nocy. Super, co? Mhm. To już nie ma żartów. Nie. No. Zapowiadali, tak według mojej prognozy, miało być około minus 4, minus 5. Tą nockę miało być minus 8, także spodziewałam się, pewnie będzie więcej. A, okej. Okay. Chociaż może nie wiadomo, bo to ta pogoda jest tak zmienna, aha, jak kobieta aha. I... A powiedz mi w ogóle, w ziemiance coś tam marzło, czy coś? Sprawdzałaś w ogóle wodę? Sprawdzałam wodę, nie była zamarznięta. Nie była? Nawet dzisiaj lekko podgrzało. Aha, bo wczoraj tak? Była zimna. Aha, ale jak podgrzało? Tutaj, na nasz system, tak? Grzewczyno to... Aha, podgrzało. Chodzi o to, że się włączyło i podgrzewało. Po prostu letnia była. Aha, czyli ciepła woda, czyli ciepła woda użytkowa z paneli, ze sterownika. Okazuje się, że nawet pomimo tego, że... Chociaż nie, dzisiaj przy tym słońcu, no to wyszło, to coś tam zaczęło grzać. Tak. Rzut okiem, słuchajcie, zrobimy na ziemiankę, z tego względu, że... Nie jest jeszcze zamknięta, ale jest zakryta i nie pomarzło nic. Ostatni raz jak u ciebie byliśmy w ziemiance, słuchaj, to nie było półek, a tutaj już teraz są półki. No, są półeczki. No, ale słuchaj, było 8 stopni na minusie, a zobacz, a ty masz słoiki całe, nic ci nie popękało. Nie, wszystko jest okej. Okay. Mhm, okej. Okay. Ziemniaczki mam zakryte i... Super, no. No dobrze, no, czyli co? Zbiornik jest, hydrofor jest. No tutaj zawsze ta temperatura. I tutaj mamy co? Ziemniaki? Ziemniaki. Masz chowane przykryło. Cebula, ziemniaki, marchew. Ja pamiętam, że kiedyś się kopcowało w domach. No, ja tu zasypałam, wiesz, piaskiem jest marchewka i buraczki są zasypane. To zawsze świeże, no nie? Tak. Miód? Jest miód. A powiedz mi, ten miód jest tutaj od nas pszczół? Tak. Tutaj od tych naszych? Tak. Super, ale mega, fajnie. Nie, no tutaj nic nie jest pomarznięte. Wszystko nie, jest. Nie. Wszystko ty jest... dzisiaj rano patrzyłam, nie było zmarznięte. A na zewnątrz ziemia była, tak? I piasek był zmarznięty, był twardy. A, czyli na zewnątrz? Tak. Tutaj wiesz, okay. Jak rano wychodziłam. Aha. Widzisz jeszcze, no teraz jest. Mocno, już puściło, tak, ale był zamarznięty. Ale rano był twardy. Sprawdzałam, to było tylko tak przymarznięte. Słuchaj, Dorota, ja lecę, uciekam, idę zobaczyć, ile tam u nas jest na naszym wskaźniku, jeżeli chodzi o kwestie prądu. Jakby co, do miłego, trzymaj się. Hej. Dobra, lecimy, hejka. Wracam jeszcze trochę do pracy. A, dobrze. To ja lecę, w takim razie pokażę, jak to tam u nas jest z tym prądem. Zaraz zobaczymy. Dobrze, jesteśmy tutaj, zaraz sobie zerkniemy, zobaczcie, spójrzcie, jak to u nas wygląda. O, będzie widać? Będzie chyba widać. Okej, o tak. Tak, jeszcze raz sprawdźmy. Mamy. Na akumulatorach nasz bank po zmierzchu, jakby się ktoś pytał. I teraz jeszcze idziemy zerknąć na zewnątrz. A właśnie, słuchajcie, mam jeszcze pytanie za 100 punktów. Powiedzcie mi, czy ktoś z was skorzystał z tego projektu w 3D robionego przez Otowo, gdzie wspominałem odnośnie tego, że jest możliwość, żeby wam zrobili indywidualny projekt. Także jestem bardzo ciekawy. Kolejna rzecz jest taka, mam takie pytanie. Powiedzcie mi, co myślicie o tym? Ponieważ ja zawsze za każdym razem gdzieś tam przed tymi odcinkami mówię o tym, że my się zajmujemy propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkiego tego, co można byłoby użyć po to, żeby nie płacić rachunków. Jak myślicie, waszym zdaniem, czy inwestowanie, czy wkładanie
pieniędzy w systemy, które pozwolą Wam w przyszłości nie płacić tych rachunków? Czy to jest dobre rozwiązanie, czy w jakikolwiek sposób inny podchodzić do tematu rosnących cen energii? Bo powiem Wam, że jestem ciekawy. W ogóle tak się zastanawiam, chociaż nie, chyba wcześniej też już były nagrywane odcinki po zmierzchu. Także wiecie co? Jest jeszcze jedna kwestia, którą bym chciał Wam pokazać może. To jest temat związany z tym, że tak, ja ostatnio zastanawiałem się nad kwestią związaną z tym, żeby zwrócić uwagę na kwestię Wi-Fi, ponieważ tutaj jest bardzo słaby sygnał i zastanawiałem się, co można by było zrobić. Wiecie co? Zaraz Wam pokażę, jak sprawa wygląda, ponieważ mam taki router, który dostałem od Waldka z Zeptobox i on mi tutaj gdzieś tam dostarcza tą, ale pada śnieg normalnie. No nic, no pada, zima już jest. O, i słuchajcie, ten router miałem ochotę, żeby wrzucić w takie opakowanie i wystawić na zewnątrz. No i teraz tak, okazało się, że widzowie gdzieś tam zaczęli mnie straszyć, że tak, że to zamarznie, że będzie, jak będzie słońce, to że się ten router zagotuje, tak? A ja wymyśliłem, że wrzucę go w takie opakowanie, które mam z Kradeksu i wiecie co? W ogóle tak, przestraszyłem się w pewnym momencie, mówię, połamałem opakowanie. Dlaczego? Słuchajcie tego. Jest taki trzask. I ja mówię, złamałem. No nie, mówię, lipa, już tyle rzeczy tutaj napsułem, mówię, kolejna. Ale co się okazało, tutaj jest zatrzask, który powoduje to, że te drzwiczki, one się po prostu same nie zamkną. I teraz stwierdziłem, że chyba odpuszczę sobie temat wkładania, chociaż okazało się, że to idealnie pasuje. Ale z tym zatrzaskiem, słyszycie? To jest normalny zatrzask, który powoduje to, że to się, widzicie? Nie zamyka się, o. Mega. Powiem Wam, że to akurat pod tym względem to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. O, widzicie? I teraz tak. Ono ma tutaj taki klik. O. I dopiero teraz można to złożyć i zakręcić. Ale wiecie, co jeszcze było fajne i ciekawe? Zobaczcie. Router pasuje tutaj idealnie. I teraz zwątpiłem. Wystraszyli mnie, bo tak, z jednej strony mówią, jak zrobię otwór, to będzie się tam gdzieś wilgoć może dostawała czy coś, chociaż tutaj jest uszczelka, która zabezpiecza, czyli po zamknięciu to wszystko jest szczelne tutaj. Teraz tak, a w ogóle jak już nagrywam i mówię o tym, to dwie osoby z widzów mówiły mi o tym, że jedna osoba powiedziała, że ma dokładnie taki sam router i że go wystawiła i że to śmigało, czyli że to chodziło dobrze i że było wszystko ok z tym. Natomiast też jeszcze jeden z widzów napisał, że też gdzieś go wystawił w pole, gdzieś tam na łąkę czy coś takiego, po prostu żeby mieć stabilne łącze i też mówił, że to działało. Bardzo dużo było negatywnych opinii odnośnie tego, że się zagrzeje, przegrzeje, zamrozi, zagotuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te dwie opinie były w opisach na podstawie własnych doświadczeń. Zastanawiam się, powiem Wam szczerze mówiąc, że tak trochę mnie wystraszyli ci pozostali widzowie. No ale słuchajcie, tak czy inaczej, powiem Wam, jak ulał. Opakowanie tak dosłownie jakby było uszyte na miarę. Dlaczego jeszcze w ogóle o tym mówię? Ponieważ tutaj jest taka antena, która jest założona, taka zewnętrzna. Ja mam gdzieś tutaj przyczepioną, przyklejoną do okna. Będziecie mogli sobie tutaj zobaczyć. Moment, o, widzicie? Coś takiego. O, tak to wygląda. No i ponoć, jeżeli sam router dostaje sygnał na zewnątrz, to ponoć to dużo lepiej działa. Wyłapuje dużo więcej fal, natomiast jak idzie na antenie, to mniej. No w zależności od anteny. No i kwestia jeszcze przewodu, bo też słyszałem o tym, że ten przewód powinien być dużo, znaczy, że powinien być krótszy, że czym krótszy, tym lepiej. I ten klik. Ale to normalnie... O. Dobra, co? Podnosicie, możecie, że to się nie zatrzaśnie. Ciekawe. Ja w pierwszym momencie zwątpiłem, mówię, a połamałem. No i
a okazało się, że to tak po prostu musi być. Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie, widzimy się na kolejnych odsłonach. No i co? Do miłego, hej!